Dobry. Witamy. 11 dzień kwietnia, to jest Wielka Sobota. Tomasz Wolny. Marcelina Zawadzka, dzień dobry. Kłaniamy się nisko. Cieszymy się jak zwykle, jak dzieci, że możemy z Państwem ten dzień spędzić. Dzień wyjątkowy, bo dzień, na który bardzo długo czekaliśmy. Dzień zadumy, dzień wyciszenia, dzień oczekiwania na zmartwychwstanie, ale dzień inny niż wszystkie. Bo normalnie rano przecież przygotowalibyśmy, malowalibyśmy pisanki, tak, i je malujemy. Tak. No, prawda? Przygotowujemy, tak, koszyczki. Ja przyznam się, że nakleiłam, ale okay, to trochę. Każdemu według zasług, ale oczywiście nie będzie nam dzisiaj dane pójść, poświęcić tych pokarmów, odwiedzić grobów pańskich. Zupełnie inne święta, ale to, co w nich najważniejsze, czyli bycie razem, to absolutnie możemy zrealizować. Także absolutnie cieszymy się, że możemy być razem. Spoglądamy na Państwa komentarze od samego rana. Już są. No, i są uśmiechy, bo na przykład pani Teresa pozdrawia z Bełchatowa ze słoneczkiem. Mówi, że, a właściwie pisze, że +5 przysyłają Państwo także piękne bukiety. Życzymy radości i spokoju w okresie świąt wielkanocnych, pisze pani Małgorzata. I jeszcze dziękuję na koniec bardzo. Może inna pani Małgorzata. Cieszymy się, że możemy święta spędzić w domu. Wielu spędzi je, no właśnie, w szpitalu. A więc zdrowia i sił do pokonania wirusa. Bardzo absolutnie pięknie dziękujemy. Tak. Dziękujemy bardzo. To wy mieliście coś dla nas, my też mamy coś dla was. Drodzy Państwo, jak wyślecie SMS o treści TVP pod numer 7220, to przypominamy, że mamy taką oto loterię. Mamy 45 zestawów gier, a tam w środku co najmniej 4 inne jeszcze. Do tego kasa? 10 razy po 1000, no i w sumie 55 osób nagrodzimy. Chyba wszystkie reguły już znacie, drodzy Państwo. SMS znany, jego treść także. Wystarczy odpowiedzieć jak najbardziej kreatywnie na pytanie zadane w SMS-ie. A mapa przenosi nas do kolejnego punktu naszego poranka. Agnieszka. Dzień dobry. Ja nie wierzę, że nie czytasz właśnie teraz raportów. Były tylko pogodowych. Wielka sobota. Dajemy ci, jakbyś popracować. Absolutnie. Korzystaj w takim razie. Co więcej, mamy dla ciebie miejsce specjalne, najlepiej oświetlone. To by było ten papierek. Okay. Właśnie zaznaczyłem twoje miejsce. Bardzo panią proszę. Tutaj zapraszam. A my to jest moment, w którym my ciebie zostawiamy. Dasz sobie radę? Na pewno? Tak. Okay. I za chwilę wracamy. Dzięki, Jaga. Do zobaczenia. Proszę Państwa, no ruszę się jednak najlepiej oświetlonego miejsca, bo ciężko mi ustać w jednym. Proszę Państwa, dzisiaj przed nami bardzo pogodny dzień. Wyż, który swoje centrum miał nad Danią, przesunął się nad Zatokę Gdańską i zafunduje nam dużą dawkę słońca i niestety brak deszczu. Niestety, ponieważ w lasach panuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego i nie ma tutaj z czego się cieszyć. Jeżeli chodzi o poranek chłodny, zwłaszcza nad Polską Centralną, tam około 1 stopnia powyżej zera, najcieplej Mazowsze 6 stopni. W ciągu całego dnia chmur niewiele, dużo słońca i temperatury troszeczkę niższe, ale w dalszym ciągu będzie dość ciepło. 16 stopni w okolicach Dolnego Śląska i Górnego Śląska i to będą najcieplejsze miejsca w Polsce. 13 stopni Polska Centralna i najchłodniej Suwalszczyzna, tam 10 stopni. Jutro do Polski napłynie jeszcze więcej ciepłego powietrza i zdecydowanie to odczujemy. 21 stopni Dolny Śląsk, 20 Wielkopolska, troszeczkę chłodniej Polska Centralna, ale w dalszym ciągu bardzo ciepło, 18 stopni i Suwalszczyzna 14. Wszędzie dużo słońca, troszkę więcej chmur, ale w dalszym ciągu bez opadów. To jest początek naszych pogodowych spotkań. Tych informacji będzie jeszcze więcej, więc wesołych świąt i do zobaczenia.